Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Black Ops 3 na jednej z mapek z ostatniego dodatku. Chyba taka moja ulubiona, mógłbym powiedzieć. Ona jest troszkę większa, tak więc to co ja lubię, a więc można ewentualnie jakoś tam tego przeciwnika zajść. Tutaj używam akurat broni LMG, czyli Dredge. I w tym filmiku generalnie chciałem się skupić na tych newsach, które ostatnio dostajemy, które dotyczą przede wszystkim właśnie tych starych, aczkolwiek jarych wersji Call of Duty, części Call of Duty, może tak, czyli no chociażby mamy już możliwość, mają niektórzy oczywiście możliwość pogrania sobie w Black Ops 1 ze wsteczną kompatybilnością na Xbox One. I szczerze mówiąc, chciałbym sobie zagrać oczywiście też i na chociażby PS4. Z tym, że wiecie co, ja tak się zastanawiam, bo teraz ja nie mam tego Xbox One. Nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale jestem ciekaw jednej dość istotnej rzeczy. Czy to chodzi na tych samych serwerach? Czy nie ma sytuacji, że jest to po prostu tak zwany emulator, a więc, że możemy owszem, pograć, ale czy czasami nie jest tak, że właśnie trafimy po prostu na lobby, w którym ktoś będzie no, oszukiwał, tak? Będzie hakował, bo to słuchajcie, to nie jest wtedy nic tak naprawdę nadzwyczajnego. To samo właśnie tyczy się tego koda czwórki. Musi być zrobione coś w tym temacie, żeby to jakoś działało, żeby po prostu te serwery, ewentualnie na przykład to hostowanie, było zupełnie inaczej zrobione. Powinno być zmienione. Ale czy tak będzie? Tego oczywiście jeszcze do końca nie wiemy. Ale jeżeli macie Xbox One, albo może jeżeli widzieliście już gdzieś jakieś tam filmiki, ja chyba nawet oglądałem u Hacza na live streamie, właśnie jak grał w Black Ops 1 na Xbox One. I oczywiście ja tam przez krótki czas oglądałem tylko i nie widziałem, żeby ktoś tam oszukiwał, żeby trafił się jakiś pseudo-hacker. Ale czy faktycznie tak jest? Jestem ciekaw jeszcze generalnie tego takiego posunięcia Activision, że sprzedają w tym, tak jakby w trójpaku, trzy kolejne części Call of Duty, czyli Modern Warfare, czyli Call of Duty 4, Modern Warfare 2, jak dobrze pamiętam, i Modern Warfare 3. I tak szczerze mówiąc, zastanawiam się, na cholerę to komu, jeżeli ten ktoś ma już te części w swoim posiadaniu. To oczywiście może być dla ludzi, którzy jeszcze nigdy nie grali w Call of Duty, ale teraz tak. Jeżeli tam dzieje się tak, jak się działo przez ostatnie, no już można by powiedzieć, parę lat, a więc, że to jest nadal tak zhakowane, te lobby są tak zmodowane, no to po co? Po co coś takiego, kurczę, wypuszczać i tak naprawdę wkurzać tym ludzi, bo cały bajer polega na tym, że słuchajcie, jeżeli nawet ktoś to kupi tak wadliwy produkt. On owszem, będzie ten ktoś sobie mógł zagrać na przykład w singla, będzie mógł sobie zagrać w kooperatywa, ale jeżeli chodzi o multiplayer, no to może się dosyć przykro zdziwić. Tak więc ciekaw jestem, jak to wygląda i jak to będzie wyglądać. Tak więc piszcie oczywiście w komentarzach. Jak widzicie, ludzie chyba nie do końca ogarniają, co oznacza Cerberus i co on potrafi. Naprawdę niezłą rzecz nie potrafi robić. A mam takie filmiki, nie wiem czy nie puszczałem, chociaż może, nie, chyba jeszcze nie, gdzie słuchajcie, oszałamia mnie wręcz bezradność ludzi, jeżeli chodzi właśnie o serwera. Ja ostatnio sobie zrobiłem właśnie taką klasę, ponieważ dążę, co prawda powoli, nie śpieszę się, nic na siłę, dążę do tego, żeby odblokować sobie to Dark Matter. I oczywiście muszę mieć coś takiego tutaj zrobionego, jak zdobycie tych na przykład, czy tam zestrzelenie za pomocą wyrzutni rakiet, Cerberusa, jakichś tam innych jeszcze pierdół, czy na przykład szpona. Ale cały bajer polega na tym, że słuchajcie, rzadko ktoś to wbija akurat, gdy gram. Nie, że jestem jakiś pro elo, ale no oczywiście tam w jakiś sposób staram się im to utrudniać.
ale właśnie stworzyłem sobie klasę, bo początkowo, kurczę, no nie za bardzo to niszczenie tych wrogich jednostek mi szło i stworzyłem sobie coś takiego właśnie jak klasa złom, tak ją opisałem, gdzie po prostu mam ustawione wszystko, co możliwe, żeby być niewidzialnym. A więc i cold-blooded, a więc i jakieś tam perki ghost i tak dalej, i tak dalej. Cicho tam, w tych moich słuchawkach zaczyna coś gadać. I właśnie ja po to zrobiłem, żeby po prostu kiedyś w końcu zestrzelić jakiegoś szpona, bo wiadomo, że jak on jest w powietrzu, no to może zrobić niezłą rzeźnię. I czasami ludzie mówią, słuchaj, dlaczego używasz Cerberusa, niech on sobie jeździ. Uwierzcie mi, z własnego doświadczenia, jedynym takim strikiem, którym tak naprawdę nie warto sterować, to jest właśnie szpon. I nim można naprawdę zrobić niezłą jatkę, jeżeli trzyma się blisko was. Ale jeżeli chodzi o Cerberusa, to on jest nie dosyć, że dość powolny, to jeszcze do tego, słuchajcie, on w trybie tym automatycznym, on ma niesamowitego zeza. No po prostu zeza. Ktoś stoi przy nim, ja nawet chyba miałem taką sytuację, że ktoś wskakiwał na tego Cerberusa i on nie był w stanie nikogo zabić. Kiedy tylko się przełączyłem na ten tryb manualny, to w tym momencie robiła się rzeźnia. Po pierwsze, ludzie myśleli, że on nadal jest w tym trybie automatycznym, a tu się okazało coś innego. I nawet kiedy zaczęli używać jakichś tam perków, które, no, dzięki którym ten Cerberus nie powinien ich dostrzegać, tak tutaj nagle zdziwienie, bo Cerberus zaczyna do nich strzelać. Tak więc, kurczę, uwielbiam takie sytuacje, uwielbiam ludzi generalnie tak robić w konia. No ale to kwestia oczywiście tego, na kogo się trafi. Weźcie, dajcie jeszcze znać w kwestii jednej. Otóż, słuchajcie, po ostatnim patchu rzadko kiedy zdarza mi się, może to jest też przyczyna tego, że późno gram i że nie dobijam jednak do tutaj polskich graczy, czy tam polskiego lobby, jeżeli tak to można nazwać, ale często zdarza mi się sytuacja, że mam ping powyżej 30 milisekund, gdzie powiedzmy ten taki komfort grania mam przy tych 17. To jest takie minimalne, jakie osiągam. I w tej chwili właśnie rzadko kiedy wyciągam te 17 milisekund. Zazwyczaj jest 33 wzwyż. Tak więc no nie jest to, słuchajcie, fajne i mnie to wkurza, tak szczerze mówiąc, bo no ileż można, i od razu to się czuje w grze. Od razu się czuje, że ginę. No, naprawdę błyskawicznie. Nie wiem, może to jest tylko moje takie złudzenie. Ja też ostatnio właśnie pogrywam jeszcze dosyć dużo Battlefielda. Mogliście zobaczyć streama właśnie z Hardline'a jeszcze do tego, bo zaczął mi naprawdę znowu Battlefield 4 sprawiać dosyć dużą radochę. Szczególnie jeszcze do tego tutaj gra snajperem, jakieś takie niezłe jatki typu operacja Lockdown i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, zobaczymy, może nawet coś nagram, słuchajcie, bo nawet snajperem lubię się wbijać właśnie na takie sytuacje. Pięknie, to Scythe po prostu, to była moja ulubiona, słuchajcie, to była moja ulubiona klasa specjalisty do niedawna, ale stwierdziłem, że jednak za dużo o nim gram, że troszkę to może być nubskie, więc stwierdziłem, że używam innych rzeczy i powiem wam, że dosyć często ludzie teraz używają, gdyby tam zrobił taką listę właśnie tych specjalistów i taki ranking, to wydaje mi się, że dosyć dużo ludzi zaczyna używać Hive. Aczkolwiek na to jest prosty sposób, klasa z tak zwanym inżynierem i możemy sobie, słuchajcie, biegać, widzieć, gdzie co się znajduje, do tego jakiś granat EMP, darmowe punkciory wpadają jak ta lala, no ale oczywiście kwestia tutaj ogarnięcia tego, jak się gra i jak gra przeciwnik. Dobra, ludziska, to by było na tyle. Jak widzieliście, no troszkę tam od czasu do czasu rzeźni się zrobiło, tak więc pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, ludziska, do zobaczyska. No i zobaczymy, kiedy następny stream, no może w sobotę, tak więc czekajcie na informacje na Facebooku. Pa, pa.